dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Zamkowe Ogrodowe Inspiracje. Poprzednio mówiliśmy o ogrodach i o tym, co się w nich działo, o roślinach i o mieniu. A dzisiaj pobawimy się, czyli... Dzisiaj będą ogrodowe zabawy dla wszystkich, więc serdecznie zapraszamy. Sławek Szczocki i Dominika Jackowska. To Sławku, w takim razie może zaczniemy od tego, skąd wiemy, jak bawiono się kiedyś w ogrodach? Problem zabawy i gier ogrodowych, w ogóle gier, jest dosyć skomplikowany z powodu tego, że źródła są dosyć niekompletne lub niejasne. Skąd my w ogóle czerpiemy wiedzę o tym, co robiono w ogrodach i nie tylko w ogrodach, jak się bawiono? No przede wszystkim mamy teksty źródłowe, no ale one są często mało czytelne z powodu tego, że jeżeli w opisie jest napisane, że ktoś grał piłką i kijem, to teraz jaka to była piłka, jaki to był kij, jakie były zasady, to jest pewien problem dla badaczy tego typu zabaw. Z drugiej strony mamy często przekazy ikonograficzne, i te też są świetne, ale przy braku możliwości identyfikacji bardzo trudno czasami je dopasować do opisów. Szczególnie jeżeli chodzi o te najdawniejsze gry, no, średniowieczne czy nawet nowożytne. Wiemy, że zachowała się taka rycina z początku XVIII wieku, która przedstawia aż 21 różnych gier i zabaw. Te ryciny były dosyć popularne w tamtym czasie. Często były dołączone do różnego rodzaju poradników, do wychowawczych spraw, ale no, często te nazwy nam zupełnie nic nie mówią. Chociaż największą jakby takim prezentem, jaki ofiarował nam artysta dotyczący zabaw, no to jest oczywiście obraz Petera Brechla, powinno się mówić Petera Brechla, który namalował zabawy dziecięce. Tak, to jest bardzo ciekawy obraz. On znajduje się w Polskim Muzeum w Wiedniu. I przedstawia 92 zabawy dziecięce. No oczywiście dziecięce, ale tak naprawdę też i dorośli często w te gry się bawili. Bądź też dzieci namalowane przez artystę niekoniecznie bawiły się w grę, która była dla dzieci. Tak, ale wróćmy do królewskich dworów europejskich, tych największych. Czy we Francji, czy w Anglii, który dwór dominował, jeżeli chodzi o pomysłowość na zabawy dla władcy, dla jego otoczenia? Kiedy się zbiera źródła, przegląda opracowania, to wydaje się, że tutaj przoduje Anglia i Francja, ale być może to jest efektem ilości źródeł, które stamtąd posiadamy, zarówno ikonograficznych, jak i pisanych. Zresztą te gry, szczególnie w dworze francuskim, były niezwykle popularne. No, skończyło się nawet tym, że kilku władców skróciło swój żywot, bawiąc się, można powiedzieć. Jeden przeziębił się podczas gry przypominającej dzisiejszy tenis. Henryk II, jak może pamiętamy, mąż Katarzyny Medycejskiej, stracił życie na skutek, no, można powiedzieć, kontuzji podczas turnieju rycerskiego, który też jest jakąś formą zabawy królewskiej na świeżym powietrzu. Tak, czyli niektóre po prostu mogły się źle skończyć, prawda? Tak, no bo to były sporty ekstremalne, jakbyśmy powiedzieli, no bo jednak gra w zamkniętym pomieszczeniu, intensywna, ale może kończyć się czasami dosyć trudnymi do wyleczenia kontuzjami. Ale przejdźmy teraz już do takich prawdziwych zabaw władcy, czyli może do polowania. Tak, rzeczywiście chyba takim klasycznym, najważniejszym sposobem spędzenia wolnego czasu władcy na świeżym powietrzu jest polowanie. No i te polowania oczywiście też byśmy dzisiaj zaliczyli do sportów ekstremalnych, bo zdarzały się wypadki i w naszej historii dwa bardzo znamienne. Polowanie skróciło żywot ostatniego z piastów na terenie polskim, czyli Kazimierza Wielkiego. Wypadek spowodował dalsze pogorszenie zdrowia. No i miał też ogromny wpływ wypadek, którego doznała znowu królowa Bona podczas polowania w Niepołomicach. To jest tak, że no, kobieta w tak zaawansowanej ciąży, w jakiej była wtedy królowa, powinna jednak uważać bardziej. No i niestety, bo ona podniesiona przez konia spada, no i traci dziecko, syna, który być może zupełnie inaczej by się potoczyły nasze dzieje, gdyby nie to nieszczęsne zabawa. Tak, czyli zabawa i zmienia bieg historii. Tak.
No to są takie ekstremalne przypadki. Zwykle polowania były zdecydowanie lepiej przygotowane. No i oczywiście, by zapewnić bezpieczeństwo i też sukces polowania, no robiono zwierzęce. Zwierzęce, czyli wydzielano część lasu, robiono taki naturalny jakby obszar polowań, na którym po pierwsze była zwierzyna, a po drugie o wiele łatwiej było zapewnić no, podstawowe zasady bezpieczeństwa. Tak, my jesteśmy teraz w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, ale na terenie Warszawy takie miejsca, zwierzyńce, gdzie polowano, były, prawda? Tak, oczywiście. Mamy kilka nazw, które do dziś dnia zostają na mapie, dzisiejszej Warszawy. Ogrodów, no, wszyscy znają pewnie bażantarnie, czy przede wszystkim królikarnie, które były właśnie takimi miejscami, gdzie wcześniej polowano, gdzie król mógł zażywać takie rozrywki właśnie w kontrolowany sposób. I bezpieczny, można powiedzieć, znacznie bezpieczniejszy niż było to w samym lesie. Również teren Łazienek Królewskich. Tak, no to bardzo historycznie. Historyczny, Jazdowa, gdzie był zwierzyniec i teren łowów książąt mazowieckich. Tak, wcześniej rzeczywiście gród myśliwski, a potem zwierzyńce i miejsca, gdzie można było spędzać w taki sposób właśnie wolny czas na świeżym powietrzu, polując, po prostu polując. A czy królowie zapraszali innych władców na takie polowania? To jest pewnie bardzo dobry sposób na dopełnianie pewnych dyplomatycznych konferencji, taka zaproszenie na polowanie, ale w ogóle królowie w dawnych czasach o dziwo rzadko się spotykali. To jest pewien problem. W XIX wieku, w XX jest to znacznie częstsze. No i taki nasz oczywiście tutaj najbliższy nam przykład. To jest oczywiście prezydent Mościcki, który zapraszał dyplomatów w okresie międzywojennym na polowanie, no oczywiście do Puszczy Białowieskiej. Zresztą te polowania w zwierzęcach były dosyć często bardzo, byśmy powiedzieli, krwawe, nawet w zwierzęcach, bo mamy te słynne polowanie z Puszczy Białowieskiej, Augusta III. Tak, to jest połowa XVIII tak wieku. Tak jest, gdzie do dziś dnia możemy oglądać obelisk, który upamiętnia to, że król z królową w ciągu jednego dnia upolowali, a właściwie zastrzelili 42 żubry, 13 łosi, 2 sarny. No to właściwie było strzelanie do celu, a nie polowanie. Tak. Ale musimy też pamiętać, że żubry były zwierzętami, na które wyłącznie mogli polować królowie. To jest pewien paradoks, że z jednej strony wygląda to bardzo nieciekawie, jak widzimy taką rzeź, a z drugiej strony te żubry, można powiedzieć, że w dużej mierze przetrwały właśnie dzięki opiece królewskiej, potem carskiej, bo tylko król, car później mógł na nie polować. No ale to nie są zabawy, które polecamy. Tak, teraz może przejdziemy do zupełnie czegoś innego, tak. Chociaż też jest w pewnym sensie używana broń do tego, mianowicie dni orderowe. Co to takiego? Gdyby zapytać, kto najbardziej się bawił w ogrodach z władców polskich, to chyba niewątpliwie będą to Wettynowie, August II, August III. Byli też oczywiście zapalonymi myśliwymi, ale ten sprzęt, który używamy podczas polowania, oszczepy, kusze, strzelby, to wszystko można przenieść do ogrodu. Oczywiście. I nie strzelać do zwierząt, ale można postawić tarczę. I to jest bardzo ważna rzecz, że w Warszawie był ogród, w którym król rzeczywiście strzelał. No, do dziś dnia jednym z ważniejszych ogrodów warszawskich jest ogród Saski, gdzie w jednej z jego części była po prostu strzelnica. I teraz te dni orderowe to były święta orderu Orła Białego i bardzo ważnym punktem tego właśnie spotkania ogrodowego, bo to były oczywiście uczty, tańce, bal, muzyka. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka. Tak jest, ale również konkurs strzelecki właśnie do tarczy. Tarcze były drewniane, właściwie to był taki kloc wycięty z pnia drzewa. I dosyć ciekawe jest to, że po każdym strzelaniu trzeba było zaznaczyć, że to już jest ten otwór zrobiony właśnie w tym momencie. Właśnie. Więc są charakterystyczne kołeczki i młotek drewniany, którym zabijano te dziury. W wielu muzeach można zobaczyć takie strzelnicze tarcze do dzisiaj. One zachowały się do naszych czasów. Często bardzo pięknie malowane, ale myślę, że u Augusta II czy III były to po prostu tarcze, do których mierzono.
A czy były jakieś nagrody? A właśnie, to jest dosyć ciekawe, że w tym wszystkim dosyć ciekawe są nagrody, bo oczywiście ci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, dostawali złote, srebrne medale specjalne wybijane na tę okazję. I co ciekawe, te medale do naszych czasów się zachowały. Mamy w kolekcji zamkowej, jeżeli będziecie Państwo kiedyś na zamku i mogli obejrzeć kolekcję numizmatyczną, to mamy również takie przykłady właśnie medali nagrodowych. Ale chyba o wiele ciekawsze były nagrody dla tych, którzy byli ostatni. Bo była to nagroda często taka prześmiewcza. No, wszyscy mieli się świetnie bawić, a nie tylko rywalizować. No i co to było? No właśnie, mamy kilka przykładów. 1727 dla najgorszego strzelca był przeznaczony młody wieprzek z siodłem i uprzężą. W 1754 najlepszy strzelec w Warszawie dostał chleb, piwo, ale również figurkę błazna Janusia Kiełbasy z wmontowanym zegarem wahadłowym w brzuch. Ale co ciekawe, następnego roku była jeszcze ciekawsza nagroda, dlatego że najgorszym strzelcem okazał się król, elektor August III, król August III. I dostał on wtedy chleb, piwo i małpę przebraną za cyrulika z Lewatyną. No to pokazuje tylko, jak bardzo było to traktowane luźno jednak. Oczywiście. No i król nie bał się tutaj, August II nie wiem, czy by sobie na to pozwolił, bo on był zawsze taki męski, zwycięski. August III nie widział problemu, żeby zająć ostatnie miejsce kulturnie strzeleckim i dostać małpę przebraną tak, za... Czyli nawet władcy mieli poczucie humoru i, tak jest. I świetnie się bawili. Tak, oczywiście. To jest dni orderowe, ale nie tylko. Te festy w ogóle na dworze saskim często mogły być zakończone lub jakoś uwznioślone takim wydarzeniem, pokazem króla. Król August II nosił przydomek historii mocny. No, historycznie wiemy, że ten mocny mógł wynikać z różnych przyczyn, ale rzeczywiście był zdolnym, silnym, byśmy powiedzieli się, strongmanem. No jeżeli miał dobry humor i chciał, żeby publiczność świetnie się bawiła, to robił czasami pokaz. Brał podkowę i ją łamał. Tak, czyli pokazywał swoją siłę moc. Oczywiście. No ale jednak można powiedzieć, że takie pokazy strongmanów dzisiaj też są popularne. Oczywiście. No i w Dreźnie zachowana jest do dziś dnia podkowa z dokumentem potwierdzającym, że tego i tego dnia łaskawie król zdecydował się dać taki pokaz, podkowa została. To bardzo ciekawe. I pewnie też na wiwat, na zakończenie takich dni orderowych puszczano fajerwerki, prawda? To musiało wyglądać niesamowite, kiedy po takim całym dniu zabaw ogród saski był oświetlony po prostu wszystkimi kolorami, które można było uzyskać. Ja myślę, że ówcześni specjaliści, pirotechnicy byli w stanie uzyskać efekt podobny do tych, które dzisiaj uzyskujemy. I była to zabawa już dla wszystkich, bo wiemy, że na te święta orderowe, no to wpuszczani byli tylko ci najważniejsi kawalerowie orderów. Czyli impreza była zamknięta, bramy ogrodu saskiego zamykane, tak? No tak. I publiczność mogła czekać na wieczór, gdzie wtedy udawało się zobaczyć ten piękny pokaz, no bo on już był tak naprawdę dla wszystkich. Tak, i warto też wspomnieć, że czasami król wtedy wybierał się w podróż rzeką, tak? Czyli... Tak, można by było rzeczywiście zorganizować też sporty wodne. Wiemy, że August II zamówił sobie specjalną, a właściwie dla syna Augusta III specjalną łódź w samej Wenecji, piękną, złoconą. Łódź paradną. Z takimi łodziami wypuszczano się również nad Wisłą. My tutaj oczywiście teraz mamy widok na ogrody dolne, ale pamiętamy oczywiście, że tak mniej więcej do miejsca, gdzie my tutaj siedzimy, była Wisła. Więc nie było problemu, żeby zejść ze skarpy, z ogrodu górnego, wsiąść na te właśnie paradne łodzie i popłynąć na wycieczkę. Tak, król z towarzystwem najbliższym, tak jest. Oczywiście. Podobną łódź miał też nasz ostatni król, Stanisław August Poniatowski. I jeżeli będziecie Państwo kiedyś na Zamku Królewskim w sali Canaletta, to zapraszamy do zabawy pewnej, żeby znaleźć tą łódź, bo ona jest namalowana na obrazie przedstawiającym Warszawę od strony praskiej. Tak. Oznaczona zresztą. Łatwo ją rozpoznać po kolorystyce. Po kolorystyce, no nie byle jakiej kolorystyce, bo to jest kolorystyka z zespołu warszawskiego dzisiejszego, czyli warszawskiej Legii. Jest to kolor biały, czerwony i zielony. Nie jest to przypadkowa kolorystyka, bo są to kolory herbu Stanisława Augusta.
I tą właśnie flagą herbową oznaczony łódź należy do Stanisława Augusta. My wiemy, że taką zabawą, którą dla króla zorganizowano, było właśnie zabranie towarzystwa na łodzie, wywiezienie ich na jakąś wyspę na Wiśle. Na Wiśle. Tak, i zorganizowano tam po prostu chłopskie wesele. No to musiała być rzeczywiście zabawa niesamowita dla króla i otoczenia, zobaczyć coś takiego nie tak nietypowego i tak innego niż to, co można było zobaczyć w zamku czy też w pałacach magnackich. To bardzo ciekawe. Ale teraz może przejdziemy do innej zabawy, mianowicie turniej rycerski. Tak, bo wiemy, że takie organizowano tak, na dworach. One były niebezpieczne, to już wiemy, że Henryk II stracił życie, ale i u nas nie było łatwo. Podczas jednego z turniejów w Krakowie zorganizowanych Zygmunt August strącił swojego przeciwnika, zresztą pana młodego, który po kilku miesiącach niestety no, nie wylizał się z tych ran i padł trupem. No oczywiście te trudno by było takie turnieje organizować w samych ogrodach, no bo stratowane by zostały, ale niewątpliwie takich małych rycerzy w ogrodach królewskich na pewno można było zobaczyć, czyli dzieci. Tak, dzieci naśladowały. Dzieci naśladowały dorosłych, tak. Też chciały używać tej samej broni, prawda, czy tak. Elementów no i taką uzbrojenia. Podstawową zabawką, którą się widzi na obrazach przedstawiających dawne dzieci, jest po prostu kij z konikiem i wiatraczek. Zamiast kopii rycerskiej dzieci biegają z wiatraczkiem. Pewnie dzieci królewskie nawet, podejrzewam, też miały takie zabawki i mogły po prostu wykorzystywać ogrody podczas letniej czy wiosennej rekreacji i w taki sposób się bawić. Dzieci udawały, że walczą, w związku z tym musiały walczyć pewnie przy użyciu kijków, prawda? Tak jest, no właśnie. I taką podstawową zabawką, no nie wygląda to efektownie, ale nie musiało to wyglądać efektownie, jest po prostu kij. Tak, kij, czyli patyk, gruby patyk, prawda? I możemy przeczytać u księdza Kitowicza w opisie obyczajów Augusta III, że właśnie palcaty były najbardziej popularną grą we wszystkich chyba stanach zamożności szlachty i tych najbiedniejszych szlachciców, bo to jest po prostu kij. I podejrzewam, że magnaci też się tymi palcatami zabawiali. Czyli nazwa gry przy użyciu właśnie kijków to palcaty. Tak? I to jest jeszcze taka ciekawostka, bo oczywiście to jest szkolenie się w szermierce później, oczywiście. Ale no dzisiaj byśmy pewnie mieli wątpliwości, czy dzieciom dać kije do zabawy. Nie mieli takich wątpliwości wychowawcy w kolegiach jezuickich i była to rzecz, którą pod nadzorem wychowawców, niekoniecznie wychowawców, najchętniej właśnie dzieci bawiły się w ogrodach, na świeżym powietrzu. No pewnie wychodziły z tego z jakimiś kontuzjami. My wiemy, że takie kontuzje były, bo ksiądz Kitowicz opisuje dwukrotnie palcaty. Jeden raz w przypadku właśnie uczniów szkół jezuickich, a drugi raz, kiedy opowiada o trybunałach. I tamte palcaty używane były już przez dorosłych. No i kończyły się guzami, no to znamy, i kiełbasami. Kiełbasa. Co to takiego ta kiełbasa? Właśnie, kiełbasa. No jeżeli byśmy dostali kijem po twarzy, to zrobi nam się pręga czerwona, która po napuchnięciu będzie chyba wyglądała jak taka tak, po prostu. Tak, może potem zacznie pękać. Tak, stąd będzie wyglądała takie jak kiełbasa. Tak. Rzeczywiście, no więc powiedzmy sobie, może przy odpowiednich zabezpieczeniach teraz w jakichś turniejowych szrankach, w klubach przemierczych, tak, ale tak po prostu, no to chyba jednak ryzyko jest zbyt duże, by mieć jakieś problemy zdrowotne z tego powodu. Czyli materiał źródłowy księdza Kitowicza, tak? Tak, to niesamowite źródło. Tak. I oprócz właśnie tej gry, on wymienia też różne inne, prawda? Tak, będziemy jeszcze mówili o jednej takiej bardzo ważnej, no ale jeszcze moglibyśmy zapytać, no czy te palcaty to dla pań? No, wydaje mi się, że dziewczynki, no nie, dziewczynki raczej, raczej nie. Wprawdzie my pamiętamy Basię Wodyjowską później, która w trylogii panu Wołodyjowskim tam koniecznie tą szabelką chce robić i tam ją uczył, ale to nie jest zabawa dla dziewcząt, ale kij tak. I szczególnie no właśnie, od początku XIX wieku. Co z kijem mogły robić właśnie, kobiety? Wystarczy wziąć, zwinąć z wikliny obręcz i mamy podstawową grę XIX-wiecznych ogrodów, czyli serso. Dwa kijki, obręcz i z kijka na kijek przerzucamy się, możemy robić oczywiście różnego rodzaju ewolucje.
podstawowa gra dam, dobrego towarzystwa, ogrodowa, parkowa wieku XIX. Teraz trochę zapomniana, my pewnie z młodości pamiętamy Ringo, ale Ringo tak. Gumowe, ciężkie, za bardzo do serca się nie tak, nadaje. To były raczej wiklinowe takie. Tak, to były lekkie konstrukcje. Lekkie konstrukcje, nawet lekkie te obręcze. Kijki były robione z wikliny również. No właśnie, były bardziej bezpieczne wtedy, prawda? Tak. No dobrze, ale no tutaj mamy kijki. Kijek, który jest chyba najbardziej popularną zabawką, nawet w naszych czasach, ale numer dwa to chyba piłka, no tak, prawda? Zdecydowanie to będzie piłka. Różne te piłki oczywiście mamy, z różnych materiałów wykonane. No i mamy też pierwszego króla piłkarza, pierwszego i ostatniego. Który władca najchętniej grał w piłkę? No, jest jeden, który został o to posądzony i wcale nie był to powód do dumy. Zygmunt III, znany nam z kolumny Zygmunta, był władcą, który wydaje się być, kiedy się na niego patrzy, czyta o nim, władcą niezwykle sztywnym, który zawsze przestrzegał regulaminu, czyli ceremoniału dworskiego, a jednym z wielu zarzutów, które królowi stawiano, było to, że gra w piłkę. No właśnie. I teraz pytanie, o co chodzi tak naprawdę? Jaka to gra? Czy to chodziło o piłkę nożną, prawda? No właśnie, bo kiedy ja, będąc dzieckiem, dostałbym od kolegi propozycję, idziemy grać w piłkę, to pewnie bym poszedł na piłkę, pograć w piłkę nożną. I to jest jedyna możliwa odpowiedź. Wiemy, że tak naprawdę tej piłki możemy używać w różny sposób, ale ta piłka nożna tutaj nam się pojawia jako pierwsza. Czy to była piłka nożna? Na 100% niemalże nie. No właśnie. Wprawdzie znane były gry w czasach Zygmunta III przypominające dzisiejszą piłkę nożną, a nawet mamy, nawet starszą, znalezioną piłkę, która podobno jest najstarszą futbolówką, znalezioną w Szkocji, datowaną na rok 1540, ale Zygmunt III no nie wyobrażam sobie, żeby się z piłką przepychał między kolegów i strzelał gole. Zresztą jeżeli chodzi o piłkę, to mamy jeszcze starszą piłkę w zbiorach polskich, bo przed Euro w 2012 roku ogłoszono, że w Gdańsku wykopano pozostałość piłki znacznie mniejszej, takiej typowej piłki, którą wtedy używano. Domyślam się, że to była piłka wykonana ze skóry, tak, prawda? My dokładnie wiemy, słuchajcie, drodzy Państwo, jak taka piłka była wykonana, no bo znowu nieoceniony ksiądz Kitowicz po prostu daje przepis. Piłka był to kłębek z wełny albo paku, tęgo po wierzchu niciami osnuty, potem skórą obszyty, albo też niciami różnego koloru w siatkę obszyty. Niektórzy kładli w sam środek piłki sząstkę rybną lub cielęcą dla lepszej sprężystości. Także widzimy, że no te piłki wykonane całkowicie z naturalnych materiałów równie dobrze pewnie nadawały się do gry, ale nie do piłki nożnej. Nie do kopania, tylko pewnie te piłki używano razem, tak, razem z kijkiem, tak, prawda? Zanim jeszcze przejdziemy właśnie do tej najważniejszej gry dla dawnych Polaków, to jeszcze takim dowodem na to, że Zygmunt III nie grał piłkę nożną, jest to, że Władysław IV, jeszcze jako Królewicz, wybrał się do Włoch i tam we Florencji zobaczył grę, która jest uważana za jedną z takich właśnie prababek piłki nożnej. To się nazywa calcio i było dosyć brutalne. Mamy opis z podróży Władysława IV, który opisuje, znaczy jego współpracownik, który z nim pojechał, Pac, opisuje coś takiego. Grają wszyscy na jednym placu przestronnym, do tego przysposobioną, rzucają między sobą piłkę na kształt małego balonu wiatrem nadętego. I zobaczcie Państwo, to jest piłka dmuchana już. Widocznie musiał być tam jakiś pęcherz, rybi, pławny, jakiś inny. Tak, coś dało możliwość nadania tej piłki. Nie była już wypychana jakimś papierem. No nie była to tak zwana szmacianka. To była już piłka, która była właśnie nadmuchiwana. No ale co się działo podczas tej gry? Kiedy to czynią, mocą wielką jedna strona drugą następuje i tak się pięściami, kułakami naganiają, że rzadko który bez obrywki z placu zniedzie, komu nos, komu gębę, komu oczy podbijają, a często i na połowę umarłego z placu zniosą.
no widzimy, że ta gra była zupełnie nie do przyjęcia przez polskich... Jakaś agresywna. No agresywna, ona przypomina bardziej rugby. Zresztą w Florencji ona jest tradycyjnie do dziś dnia rozgrywana na tym głównym placu, no bo taka tradycja włoska, ale jest to rzeczywiście gra, która mimo tego, że mamy no, pewnie ludzi w otoczeniu króla, którzy obeznani są z wojennym rzemiosłem, no to jednak wydało im się to zbyt brutalne. No i można powiedzieć, przez to nie mamy piłki od XVI-XVII wieku, bo się nie spodobała ta gra i Włosi prosili, żebyśmy jej nie przenosili. Nie tylko jej nie przenieśliśmy, ale nam się nie spodobała w piłkę nożną. Raczej król Zygmunt III nie grał. Tak, czyli na pewno mógł grać w co na przykład? No właśnie, w co? W jednym z opisów XIX-wiecznych mamy takie wspomnienie jednego z pisarzy, że jego tata, czyli człowiek żyjący gdzieś na przełomie XIX-XVIII wieku, kiedy koledzy wołali go na piłkę, to szedł grać palanta. Po prostu palanta. I tutaj mamy taki kij, który by się świetnie nadawał do gry w palanta. Tak. Czyli mamy kij, mamy piłkę, no i teraz tych odmian gry w palanta jest bardzo, bardzo dużo. Są tak naprawdę one już spisane, też te zasady, obecnie możemy grać zgodnie z regułami, ale tak naprawdę ta gra miała wiele odsłon, od najprostszej. Jasne. Ty rzucasz, ja odbijam, tak, ty łapiesz. Czyli dwie osoby tak. I już można ja sobie było jestem zagrać. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić króla, któremu ktoś podrzuca piłkę, a on to odbija. Tak jest i nie ma tego kontaktu bezpośredniego. Bądź po bardziej rozbudowanej już oczywiście formy gry w palanta, czyli po prostu drużynowe, z zasadami, z niebem, piekłem, ze zdobywaniem, byśmy powiedzieli, basek w baseballu. Bo właśnie jest taka teoria. Historyk angielski Norman Davis stworzył taką teorię, która mówi o tym, że być może ten dzisiejszy baseball amerykański ma swoje historię właśnie w palancie, który mieli przywieźć do Anglii polscy emigranci, pierwsi polscy emigranci z początku właśnie XVII wieku, z czasów Zygmunta III. Oczywiście to jest jedna z wielu teorii i raczej się mówi, że ten baseball amerykański ma inne też źródła, no ale to taka ciekawostka dla nas. Ale miła. Zawsze miło tak uwierzyć w to, że baseball w Ameryce wywodzi się z Polski. Z Polski, tak. I teraz dlaczego w ogóle słowo palant, prawda? No właśnie, to takie nierzeczliwe za bardzo i to wywodzi się właśnie z tej gry. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Źródło słów jest proste. Palare po włosku znaczy grać w piłkę. Palante znaczy piłkarz. I to nie jest żadna obraźliwa dla piłkarza w dawnych czasach. No jest palante po prostu. No tak. Palant to również sam kij. Tak samo jak dzisiaj. Baseball to co widzimy? Widzimy kij baseballowy tak naprawdę. No, czasami używany też nie do końca zgodnie z przeznaczeniem. Zresztą najstarszy opis gry w palanta zawdzięczamy właśnie sprawie kryminalnej. W roku 1427 do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego zgłosił się poszkodowany, który został przez dwóch studentów pobity byśmy powiedzieli dzisiaj kijami palantowymi, czyli po prostu baseballami. No więc, no jak widać... Czasami sport ewoluuje w niewłaściwym kierunku. Właśnie, ale narzędzie to narzędzie. Ale tutaj widzę, że mamy jeszcze takie fajne urządzenie. Co to jest? Właśnie, bo mówiliśmy tak, Zygmunt III raczej nawet na pewno nie grał w piłkę nożną. Zygmunt III mógł grać w palanta niekoniecznie, no bo też nie wyniósł tego z wychowania w Szwecji. Ale taką królewską grą, która najczęściej się pojawiała, jak widzimy taki młotek, to pewnie wiele osób może kojarzyć to z grą, która nazywa się krokiet. Ale nie, wtedy jeszcze krokieta nie mamy. Krokiet to jest taka już bardzo rozpisana na zasady gra XIX-wieczna. Zaś w czasach królewskich Zygmunta III było to palmal z angielskiego lub judemel, czyli gra młotkiem. I teraz oczywiście było kijek, prawda? Piłka. I teraz na czym to polega? Ja wyobrażam sobie Zygmunta III. No i musiała być jakaś bramka jeszcze. Czyli prawda? Mamy jakieś bramki, one mogą być z piekliny, mam taką drucianą. I co bardzo ważne, no musimy mieć oznaczone na końcu i na początku, gdzie się zaczyna tą grę. Oczywiście. I ostatnie uderzenie właśnie ma przejść przez bramkę i uderzyć w kijek. Na czym polega? No oczywiście znowu mamy dziesiątki odmian gry palmala.
czyli w krokieta, ale taka najprostsza zasada w wszystkich wersjach występująca to jest po prostu jak najmniejszą ilością uderzeń przez wszystkie bramki, których jest kilka, doprowadzić do tego, że ten kuleczka, nasza kuleczka uderzy w kołek. Czy golf się z tego wywodzi? Właśnie to jest taka ciekawostka, że właśnie pal mal może być nam kojarzyć się z pewną marką pewnego produktu, tak, bardzo niezdrowego. Nie, oczywiście. Ale to nie jest przypadek. Gra w palmala była bardzo popularna w jeszcze w XVIII wieku, a potem jej popularność zmalała. I teraz w wielu miastach, w centralnych miejscach były przygotowane alejki do gry w palmala. Potem, kiedy gra przestała być popularna, alejki dalej istniały i często zamieniały się w centra handlowe. No tak. W Stanach Zjednoczonych Palmal to po prostu centrum handlowe. No tak. Amerykański mall, tak, shopping mall, tak zapewne jest. Ta nazwa wywodzi się właśnie... Jesteśmy jeszcze dalej. W różnych krajach ta gra nazywa się w różny sposób. W Holandii nazywała się Kolf. Jak słyszymy Kolf... To już... Przychodzi na myśl golf. Tak, bo nazwa jest właśnie z Holandii i wywodzi się właśnie od palmala. I w różnych miejscach ona prowadziła do różnych ewolucji. Nazywano ją też grą, która jest prababcią dzisiejszego bilarda, bo nazywano, no też, właśnie, też... nazywano ją bilardem trawiastym, bądź bilardem na świeżym powietrzu. A poza tym jeszcze oczywiście dochodzimy do krokieta, najsłynniejszej partii. Pamiętasz, gdzie była ta najsłynniejsza partia krokieta? W jakiej literaturze? Teraz dziecięcej. No i wydaje mi się, że to była Alicja z Krainy Czarów. No właśnie, tam była ten słynna gra flemingami i jeżami. I jeżami. Tak, z królową karcianą. I to przeszło w tą historię chyba, nam się kojarzy, ogród właśnie z tymi krokietami. Ale w ogrodzie grano też w kręgle, prawda? Tak, ale zanim jeszcze kręgle, to jeszcze jedna rzecz. No właśnie, bo tutaj bo mamy jest coś jeszcze takiego coś jeszcze. Takiego. No właśnie, ale to tylko dlatego, że mamy pewną ten... Pokaż jeszcze raz młotek. Nie wiem dlaczego, ale to wszystko właśnie. Się kojarzy z bronią. No bo to rzeczywiście może być niebezpieczne. Tak. I teraz coś, co u nas jest często mylone, bo po prostu my nie gramy w te gry. To jest młotek do krokieta, a to jest kij do krykieta. Do krykieta. Zupełnie, można powiedzieć, zupełnie inna dyscyplina, chociaż mające jakieś pewne powiązania, no bo tutaj też odbijamy tą piłeczkę. No, to jest gra, powiedzmy sobie, towarzyska gdzieś w ogrodzie, a to jest niezwykle elitarna gra do dziś dnia, no 10 drużyn z całego świata gra tylko w pierwszej lidze. I zresztą niewiele wiemy o tej grze, ale to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że mecz krykietowy trwa kilka dni, po kilka godzin dziennie. Orety. Także to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. Krokiet i krykiet. Krokiet i krykiet. Bardzo ciekawe. I teraz jeszcze oczywiście, co jeszcze mógł grać ze mną? No co jeszcze? Jest jedna gra, która była niezwykle popularna na dworze francuskim. Ona ma też średniowieczne korzenie. Tak. Nazywała się Joue de Pomme, czyli tak naprawdę gra ręką. I teraz wyobrazimy sobie, że weźmiemy piłkę, no nie wiem, czy drewniana by była najlepsza, i zaczniemy do siebie ją nie rzucać, tylko odbijać dłonią. No możemy sobie wyobrazić, że drewniana kulka nie jest najlepsza. Tak. Niekomfortowa. Tak. Już ta skórzana, nabita tymi kłaczkami będzie zdecydowanie lepsza. Zapewne ludzie lepsza. Natychmiast wpadli na pomysł oczywiście. Użycia rękawicy. Tak. Mamy rękawice, a potem no po prostu rakietę. Rakiety, zresztą mówi się gry rakietowe, no bo teraz mamy dosyć dużo tych gier. Były niezwykle popularne, szczególnie na dworze Henryka VIII. Tego Henryka, który miał tyle żon, których się tak skutecznie pozbywał. Do tego stopnia było to u niego popularne, że kazał sobie zbudować kort. No właśnie, bo my mówimy Joue de Pomme, gra ręką. Gra nazywa się tenis dzisiaj. Tenis. I to wychodzi z języka francuskiego, gdzie tenis znaczy po prostu uwaga, uważaj. Przed serwem robimy tenis, żeby po prostu ta osoba była przygotowana do tego odbijania. Zresztą serw,
ale to legenda chyba, miał wymyślić sam Henryk VIII, który był niesamowitym graczem, grał właśnie no, powiedzmy w tenisa i grywał też w różne inne gry, właśnie budował też boiska. I ta gra, właśnie dlaczego mówię, że Zygmunt III teoretycznie mógłby też w Jouve de Paume grać, dlatego że w tym samym czasie, kiedy u nas panuje Zygmunt III, w Paryżu odnotowano około 250 miejsc, w których można było grać w tą grę. Bo dosyć szybko gracze doszli do wniosku, że ze względu na pogodę, dzisiaj mamy taką pogodę, nie dałoby się grać w tenisa. Ta gra miała dwie początkowe wersje, właśnie na świeżym powietrzu i zamkniętą, a potem zaczęto po prostu budować zakryte korty tenisowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No i jeden z nich, czyli sala do gry w piłkę, odegrała też bardzo ważną rolę dziejową, bo zbudowane przez Ludwika XIV pomieszczenie, budynek Wersalu, tuż przed zburzeniem Bastylii, stało się miejscem, gdzie zebrał się Stan III, nie wpuszczony wcześniej na salę obrad, gdzie uchwalono decyzję, że nie wrócą, nie rozejdą się, dopóki nie uchwalą konstytucji. No to jest taki jeden z wielu symbolicznych początków rewolucji francuskiej, czyli mamy salę do gry w piłkę, która przychodzi do historii, no nie ze względu na grę w piłkę, tylko na inne wydarzenie. Ale jak mówimy o Francji, to też od razu kojarzy właśnie mi się Francja z bólami, tak, prawda? Mamy tutaj właśnie dosyć dużo tych kul. Bóle, gra prowansalska, bowls w angielskim, czy też po prostu bocze we Włoszech, to są właściwie odmiany tej samej gry. Bardzo popularna właśnie na zachodzie Europy po dziś dzień. Ona się wywodzi podobno ze starożytnego Rzymu, legioniści rzymscy mieli ją roznieść właśnie. Grali pewnie kulami kamiennymi początkowo. No u nas ta pierwsza, którą się rzuca, to nazywa się świnka. No i właśnie, gra jest prosta, no oczywiście ma wiele, wiele różnych odmian. Rzucamy, a potem tymi swoimi gracze starają się jak najbliżej dorzucić do tej świnki. Tak jest. Czyli to można też najlepiej w ogrodzie, prawda? Tak, to jest typowo ogrodowa gra, chociaż dosyć szybko zrezygnowano z gry na trawie na rzecz jednak alejek utwardzonych. To rzeczywiście ten piasek, te kamyczki są dosyć istotne. No i mógłby ktoś powiedzieć, dlaczego, czy król nie grał w bóle po prostu. No bo to też jest taka gra, którą rzeczywiście brak jest kontaktu z tymi innymi grającymi. Jest emocja, jest gra. No nie. Bóle w ogóle nie były, lub gra podobna do bóle w Polsce popularne. Niektórzy twierdzą, że pojawiła się ona dopiero gdzieś w okresie międzywojennym. Więc nie była popularna u nas. Więc Zygmunt III, mimo że mógłby znać tą grę z opisu, raczej w bóle nie grał, lub grę podobną do bóli. Mamy jeszcze jedną możliwość, bo przecież kula toczona może być wycelowana w jakieś obiekty, które będziemy strącali, czyli kręgle. Kolejna pasja Henryka VIII, kręgle. No kręgle zresztą mają też bardzo wiele różnych odmian. Na całym świecie gra się w kręgle, a właściwie w bowling. To jest odmiana kręgli. Zresztą to jest dosyć ciekawa historia, do końca dzisiaj nie wyjaśniona. I w kręgle chyba też grano na powietrzu. Tak. Pierwsze rozgrywki Henryk VIII to na trawie. Na trawie. Nie trzeba, dopiero potem, ze względu na to, że gra była niezwykle popularna, zaczęto budować tory do gry w kręgle, no bo wtedy można to było już grać o każdej porze i pogodzie. Problem z kręglami jest taki, że my tego nie wiemy tak bardzo i nie widzimy w tym żadnego zagrożenia, ale teraz jak słyszymy gra w karty, to od razu nam się pojawia czerwone światełko, hazard. Dokładnie to samo było z kręglami. Do tego stopnia, że trzeba było zakazywać. Jakieś ograniczenia. Zresztą gra w kręgle była zakazywana z różnych powodów, bo na przykład pierwszy zakaz wielki w Anglii z czasów jeszcze z XIV wieku wynikał z tego, że ludzie, młodzi ludzie, wysportowani, zamiast uczyć się strzelać z łuków, co było bardzo ważne dla angielskiego systemu militarnego, grają w kręgle. To nie miało takiego znaczenia militarnego, więc były zakazy, oficjalne zakazy. Henryk VIII zakazywał też, mimo że bardzo lubił, ale on z innych powodów. On chciał, żeby kręgle stały się elitarną grą. Więc obkładał podatkami sale kręgielnie. No i jeszcze jedną rzecz warto by było wyjaśnić. No właśnie, kręgle, a bowling. No bo teraz kręgielnie to jest sale do bowlingu.
takie amerykańskie bardzo nam się to kojarzy. Tak. I rzeczywiście bowling powstał w Stanach Zjednoczonych, ale w XIX wieku. I być może, bo taka jest jedna z hipotezy, miało na to wpływ właśnie ten kontekst kręgi hazardowej. W jednym ze Stanów zabroniono gry w kręgle ze względu na jej hazardowy wydźwięk, więc ci, którzy mieli już salę kręgielnię, postanowili, że zmienią zasady. Dodadzą jeden pin, bo w tradycyjnych kręglach mamy 9 do strącenia pinów, w bowlingu mamy 10. No i oczywiście też było tak, że no, trzeba było skrócić rozgrywkę. Klasyczne kręgle mają znacznie więcej tych rzutów. I tam można maksymalnie osiągnąć nawet 1200 punktów, co daje, no ilość, już widzimy ile rzutów to musi być. To nie da rady w jeden dzień tego. Nie, tam się w jeden dzień, tylko że tak naprawdę nikt nie osiąga takich wyników. Rekord świata nieoficjalny to jest niecałe 800. Tak naprawdę. No tak, czyli to jest takie nieosiągalne liczby. Ale Sławku, chciałam, żebyśmy na koniec jeszcze wrócili w nasze rodzinne strony. Tak, król Stanisław August Poniatowski, Łazienki Królewskie. Tak. I bardzo ciekawy pawilon też do gier, prawda? Tak, na terenie Łazienek Królewskich. Właśnie, jeżeli jesteśmy na spacerach w Ogrodzie Królewskim, w Parku Królewskim Łazienki, zobaczymy na pewno nową Grupę na Gardę, tak się nazywa dzisiaj ten budynek. Tak. Ale tam jest teraz właśnie nawet chyba cukiernia. Tak, teraz mamy w tym miejscu w zasadzie, no tak, cukiernię. W pobliżu i ona się nazywa Trumadam. To jest nieprzypadkowe. Blisko pałacu. Tak jest. No bo wyobraźmy sobie, że mamy zaplanowaną imprezę. Mamy się bawić. Tak, no i pada deszcz. No i co tutaj można z tym zrobić? No, trzeba gości zaprosić do środka. I większość tych gier, które tutaj widzimy, miało swoje jakby odpowiedniki w grach granych przy stołach, pod dachem po prostu. Mm-hmm. No jedną z nich była Trumadam po prostu. Gdzie? I to była chyba jedna z popularniejszych gier na dworze Stanisława Augusta właśnie w XVIII wieku. Czyli mamy, na czym ta gra polegała? Mamy pudełko dosyć dużych rozmiarów z otworami, arkadami byśmy powiedzieli. Tak. I mamy krążki drewniane lub kule. Czyli w pudełku był podział na tory, prawda? Tak, one były oznaczone cyframi. No i też różne zasady. Trzeba było trafić w odpowiedni numer, odpowiednią ilość punktów zdobyć. Toczymy po ziemi po prostu i one wpadają. Mhm. No i mamy odpowiednią grę pod dachem, w którą można sobie grać. Ale taka dziwna nazwa, co to znaczy? A no właśnie, ona jest taka, nawet byśmy powiedzieli, z lekkim pikanterią, no bo gra znaczy po prostu dziurka pani. Mm-hmm. No i Trumadam, czyli trzeba trafić w dziurkę pani. Czyli takie subtelne, osiemnastowieczne poczucie humoru. Spójrzmy na koniec, spróbujmy zaprezentować to jeszcze, bo to jest taka zabawka, może nie do końca ogrodowa, ale do ogrodu się nadająca. Ale na pewno rozładowująca napięcie, tak, ponieważ jeden z władców uwielbiał tą zabawkę. Tak, to nasz władca, chociaż krótko trwały władca. Henryk Walezy, prawie koleżanka trafiła. Henryk Walezy zabawiał się podobno godzinami, używając bilbukę, czyli kula i puchar. Tak. To, co pokazałaś, jest taką wersją łatwiejszą, prawda? Bo to nie ma problemu bardzo. O, właśnie, tutaj Dominika jest... Bo tutaj jest po prostu większy, ale... Ale klasyczna gra polega na tknięciu tej kuli. Na takim rzucie, żeby jednak ta kula po prostu trafiła i w tą dziurkę i trafiła. Tak. To jest dosyć trudne, bo o ile tutaj... ja na pewno nie trafię. Ale rzeczywiście cały myk polega na tym, przynajmniej dla początkujących, czyli dla mnie, by podrzucić tą kulę w pionie i podsadzić ją. Tak, jakby, czyli po prostu nie może odwrócić, się odwrócić. Bo jeżeli się obróci, to ja nie trafię tylko bardziej na siedząco, to po prostu nam się odbije i będzie po prostu skucha, byśmy powiedzieli. To jest bardzo trudne, ale ciekawe. Czasami się udaje. Ja myślę, że Henryk Walezy bawił się tym godzinami, to był mistrzem w tym i bez problemu. Tak, jak ktoś dużo ćwiczy, to wiadomo, że... Ale coś czuję, że kończy nam się powoli czas i chcielibyśmy zaprosić na następne spotkanie. Tak, ponieważ dzisiejsze to nie jest oczywiście ostatnie w ramach tego cyklu. Najbliższe spotkanie, serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa
już 3 sierpnia i będzie o Zamku Królewskim w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego, więc zapraszamy i potem kolejne spotkania 10 sierpnia, 24 sierpnia i zawsze warto zaglądać do zamku, na zamkowego Facebooka, gdzie właśnie transmisje odbywają się. Zazwyczaj są to poniedziałki o godzinie 18. Także za dzisiaj dziękujemy. Za dzisiaj dziękujemy, zapraszamy na następny raz. Dominika Jackowiak i Sławek Krzocki. Dziękujemy.